W 1925 roku znany wydawca czasopism Hugo Gernsback stworzył izolator, dziwacznie wyglądający hełm dla osób, które muszą się odpowiednio skoncentrować. Jego pierwsza wersja została wykonana z drewna i filcu, ale Gernsback nie był zadowolony, ponieważ nie blokował wszystkich zewnętrznych dźwięków tak dobrze, jakby sobie tego życzył. Następnie przeprojektował urządzenie, usuwając drewno i dodając szkło, aby użytkownicy mogli przez nie widzieć. Pojawił się jednak problem. Kask mógł być noszony tylko przez około 15 minut, zanim użytkownik stał się senny. 38 lat później Gernsback zaprezentował teleokulary, poręczny kieszonkowy i przenośny odbiornik telewizyjny. Możesz stwierdzić, że wyglądają dość zabawnie, ale szczerze mówiąc, dzisiejsze gogle VR są tylko nieznacznie mniej dziwne. Okulary te ważyły około 141 gramów i były skonstruowane wokół małych lamp katodowych, które działały na niskim napięciu z małych baterii. Urządzenie miało oddzielny ekran dla każdego oka, co oznaczało, że mogło wyświetlać obrazy stereoskopowe, działając podobnie jak okulary trójwymiarowe. Gernsback obiecał, że użytkownicy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo porażenia prądem, ale cóż, ludzie nie brali jego słów na poważnie. Poznaj mikrometr urody, znany również jako kalibrator piękna. Ta technologia z lat 30. zdecydowanie wygląda jak urządzenie z filmu Mechaniczna pomarańcza, ale w rzeczywistości została zaprojektowana w celu poprawy urody ludzi. Specjaliści umieszczali to coś wokół głowy danej osoby, a elastyczne metalowe paski pomagały obliczyć pomiary twarzy z ogromną precyzją. Wynalazca szczególnie skupił się na dwóch pomiarach. Wysokości nosa i czoła powinny być takie same, a oczy powinny mieć między sobą przerwę o szerokości jednego oka. Jeśli kalibrator zauważył niedoskonałość, sugerował użycie makijażu w celu skorygowania sytuacji. Urządzenie to miało być więc nie lada gratką dla aktorek i aktorów pracujących w branży filmowej, ale okazało się klapą i zdecydowanie nie stało się ogólnokrajowym szałem. Maseczki są obecnie bardzo estetyczne, ale w przeszłości wyglądały o wiele bardziej dziwacznie. Weźmy na przykład tę lodową maskę stworzoną w latach 40. przez legendarnego Maxa Factora Juniora, który w zasadzie wynalazł makijaż dla gwiazd filmowych. Miał nadzieję, że aktorki będą chciały zadać sobie wiele trudu, aby uzyskać taką maskę i zmniejszyć opuchliznę twarzy, ale tak naprawdę nigdy do tego nie doszło. Niektórzy ludzie uważają, że dołeczki w policzkach są najbardziej uroczą i atrakcyjną rzeczą na świecie. Pewien wynalazca wymyślił więc Dimple Maker w 1936 roku, który zasadniczo wyglądał jak średniowieczny sprzęt dentystyczny. Instrukcje były dość proste. Użytkownik powinien stanąć przed lustrem, uśmiechnąć się, aby prawidłowo ustawić urządzenie i nosić go 2 lub 3 razy dziennie przez 5 minut. Pomysł polegał na powtarzaniu procesu do momentu pojawienia się dołeczków, ale rzecz jasna, urządzenie nie było w stanie poprawić wyglądu dołeczków ani stworzyć nowych. W rzeczywistości Stowarzyszenie Medyczne stwierdziło nawet, że może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nawet najbardziej doświadczeni w boju mężczyźni mogą od czasu do czasu zranić się podczas golenia. Prawdopodobnie więc tylko najodważniejsi zapłaciliby za skorzystanie z tej maszyny do masowego golenia, która pozwalała fryzjerom golić kilkunastu mężczyzn jednocześnie. Urządzenie to pojawiło się w pilocie serialu telewizyjnego w latach 60., ale zostało wynalezione w XIX wieku. Mimo to komercyjny sukces nigdy nie nastąpił, ponieważ maszyna ta po prostu nigdy nie dostosowałaby się do różnych kształtów twarzy. Innym niebezpiecznym wynalazkiem był fluoroskop do dopasowywania butów, który pojawił się w latach 20. Podczas zakupów, zamiast zwykłego przymierzania, ludzie wchodzili na tę fajną maszynę, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do wyświetlania ruchomego obrazu stóp wewnątrz butów w czasie rzeczywistym. To jak zaawansowany technologicznie sposób na upewnienie się, że buty pasują idealnie. Brzmi to całkiem fajnie, ale te maszyny były w rzeczywistości niebezpieczne, ponieważ emitowały szaloną ilość promieniowania. Chodzi mi o to, że podczas szybkiego 20-sekundowego podglądu otrzymałbyś dawkę znacznie przekraczającą bezpieczny poziom. Mimo że promieniowanie było skierowane na ludzkie stopy, duża jego część rozpraszała się wokół, narażając wszystkich w pobliżu. Tak więc sprzedawcy w ciągu 2 godzin otrzymywali dawkę promieniowania równą tej, na którą narażeni by byli w ciągu całego roku. Pojawiły się doniesienia o urazach, więc wynalazek został ostatecznie zakazany w latach 70.
Jeśli masz dwie lewe nogi, możesz nauczyć się tańczyć dzięki filmom na YouTube lub wezwać partnera do pomocy, używając tych syjamskich butów do tańca. Ten wynalazek zadebiutował w katalogu sprzedaży wysyłkowej z lat 80. XIX wieku, mając pomóc parom utrzymać synchronizację na parkiecie. Jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem był ten, w którym tańczące osoby potykają się podczas tańca i upadają. Pozwól, że przedstawię Ci autoskates. Wynalazek pochodzący z lat 40. Pojawił się pierwszy raz w Anglii. Wynalazca uruchamiał wrotki tak, jakby odpalał kosiarkę i mogły one przejechać do 257 km na 4 litrach paliwa. Miały jednak mały problem z hamulcami, które praktycznie w ogóle nie działały. Niezbędny był więc drugi pilot. Mam na myśli kogoś na tyle odważnego, by pomógł hamować własnymi nogami. Jeśli ktoś chciał zabrać całą rodzinę na przejażdżkę, mógł po prostu wskoczyć na Goofy Bike. Ten wynalazek, zaprezentowany w Chicago w 1939 roku, był czteroosobowym rowerem, który służył również jako mobilna maszyna do szycia. Gdy ten dziwaczny pojazd był zaparkowany, nogi maszyny do szycia zapobiegały przewróceniu się wysokiego roweru. Na wszelki wypadek nie podchodziłbym jednak tak blisko. Automatyczne łyżworolki i Goofy Bike wydają się stosunkowo bezpiecznymi sposobami poruszania się w porównaniu z beczką. W 1911 roku nauczycielka Annie Edson Taylor świętowała swoje 63. urodziny, podróżując w dół wodospadu Niagara w drewnianej beczce po ogórkach o wysokości 1,5 metra. Po jej śmiałym wyczynie 15 naśladowców próbowało użyć tego samego urządzenia do zdobycia wodospadu Niagara, ale nie wszystkim się to udało. Obecnie próby takich wyczynów są zabronione ze względu na ogromne ryzyka, a grzywna wynosi około 10 tysięcy dolarów. W 1929 roku ktoś najwyraźniej pomyślał, że arkusze forniru drewnianego mogą być kolejną wielką zmianą, jeśli chodzi o materiały na kostiumy kąpielowe. Reklamowali coś w rodzaju metody do it yourself i recyklingu, a jeden z filmów promocyjnych przedstawiał dziewczynę wyjaśniającą, jak stworzyła swój strój, używając resztek forniru z budowy domu. Zabawne jest to, że twierdzili nawet, że jak dotąd żaden z kostiumów kąpielowych nie pękł, ale bądźmy szczerzy, drewno wymagałoby poważnej impregnacji, aby przejść próbę czasu. Wynalazek ten nie przetrwał zbyt długo, prawdopodobnie dlatego, że nie zdobył żadnych nagród za ładnie wyglądający projekt. Około 10 lat później w Londynie widziano mężczyznę w kapeluszach z peryskopem. Ten sprytny wynalazek dawał niskim osobom lekką przewagę, pozwalając im zerkać ponad głowami w dużych tłumach. Obrazy odbijały się od lustra na szczycie kapelusza w dół do innego lustra tuż przed oczami przez otwór w rondzie. Choć kapelusze wydawały się świetnym pomysłem na parady i wydarzenia sportowe, nie sprawdzały się w żadnej innej sytuacji. Niezależnie od tego, czy jesteś leniwy, czy po prostu zmęczony, naprawdę nie ma dobrej wymówki, aby pominąć ćwiczenia na pianinie, a wszystko to dzięki wynalazkowi z 1935 roku. Mowa o składanym pianinie. Instrument znajduje się u podnóża łóżka, a klawiatura może być wyciągnięta niczym szuflada, aż znajdzie się pod odpowiednim kątem dla rąk osoby grającej. Czy jest to jednak bezpieczne? Wystarczy, że pianino nie będzie całkowicie zabezpieczone, i bum, zaraz wydarzy się katastrofa. Można śmiało powiedzieć, że dobre samopoczucie dzieci nie było główną troską twórców Mercury Maze. Ten wynalazek z 1978 roku był grą, w której dzieci miały obracać i przechylać układankę, aby poprowadzić srebrną plamkę rtęci wzdłuż ścieżki do środka labiryntu. Tak, mam na myśli toksyczną i niebezpieczną dla zdrowia rtęć w zabawce dla dzieci. Co mogło pójść nie tak?